Mano, witajcie, tutaj Rafał, autoserwis Jelenia Góra, kłaniam się. No i dzisiaj jedziemy z takim tematem. Wymieniamy sobie w takiej oto tutaj Hondzie, w Civicu. Jedziemy wymieniać górne poduszki na amortyzatorach. Trochę się już pośpieszyłem, nim zacząłem nagrywać, ale już jedziemy z tematem, pokażę wam, o co chodzi. Najpierw oczywiście takim małym tutorialem. Ściągamy sobie pióra wycieraczek razem z ramionami. Klucz 17, odkręcamy, tutaj akurat ładnie wszystko zeszło, nie trzeba było się w ogóle szarpać z tym. Potem ściągamy ten plastik, tutaj na podszybie on jest. Trzeba delikatnie, ja sobie to zawsze te plastiki podgrzewam, bo chłodno w nocy było, u nas przynajmniej. Także te plasticzki sobie ściągamy, one są tutaj na takich zaczepach. Wszystkie ładnie wyszły, delikatnie podważamy. Potem teraz jedziemy tutaj z tematem, tutaj są takie, o, tutaj są klipsy, tu już jednego widzę, że nie ma. Tutaj też już nie ma klipsa, no i z drugiej strony to samo. Podważamy to, żeby mieć fajny dostęp do poduszek tam u góry. No a potem będziemy rozbierać dół. Także chwilę musimy się wstrzymać, zaraz porozbieram te plastiki delikatnie, żeby tego nie uszkodzić w żaden sposób. I będziemy dogrywali dalej z tematem wymiany tych poduszek amortyzatorów. Problem jest w tym aucie taki, że strasznie to wszystko skrzypi podczas kręcenia kierownicą, także klient zgodził się na wymianę, chociaż tam może bezpieczeństwu to nie zagraża, ale dyskomfort akustyczny jest spory, więc jedziemy z tematem. Tak jak mówię, takie, najlepiej mieć taką, o, taką żabkę, taką czy taką podpórkę pod, do tych klipsów, żeby to fajnie wychodziło, bo śrubokrętem to można połamać szybko te klipsiki, a szczególnie tu w takich samochodach. O, tutaj nie wiem, czy ja lewą ręką to ogarnę w miarę normalnie, ale o, coś tu idzie. O, no i jeden mamy z głowy. Wychodzą takie, o, takie klipsiki, kołeczki. No i to rozbieramy zaraz. Wszystkie kołeczki powyciągam delikatnie i będziemy pokazywać dalej. Dobra, jeszcze taki szybki update'ik. Tutaj ten boczny profil, który jest, ten, o, taki. Też trzeba podpinać, powyciągać. Wypiąć ten wężyk od spryskiwaczy, no i tu delikatnie to podnosić generalnie. Średnio tutaj to stąd wychodzi. No ale w miarę to widać, tak? Tutaj ta zaślepka taka plastikowa. I tego już dalej nie wyciągałem, bo tu już dostęp jest na tyle, że spokojnie sobie to wszystko odkręcę. I teraz to samo robimy z tej strony, także tu też ten boczek najpierw, czyli tutaj klips, kołek. Tu już jest też połamane. Z tamtej strony też było, także już ktoś to wyciągał, no nie wyciąga się tego jakoś super fajnie, także ostrożnie z tymi plastikami, szczególnie jak jest jeszcze zimno. Także dobra, grzeję to trochę suszarą i jedziemy dalej z tematem. Tutaj w miarę sprawnie poszło, także też mamy fajny dostęp już do amortyzatora, żeby go sobie wyciągnąć. No i co, plastiki porozbierane, jak widzicie, trochę tego jest, tych plastików, ale nie ma jakiejś strasznej roboty, gorzej z tej strony jest, tak mówiąc uczciwie. No i dobra, teraz co, lecimy z tematem i rozbieramy górę, podnosimy go trochę, żeby było wygodniej i zaraz będziemy rozbrać sobie. Tu już ostatnio zapsikałem trochę, jak klient był z diagnostyką, to zapsikałem sobie trochę to uderzywiaczami, żeby to lepiej wszystko szło. W Hondzie to różnie może być, także zaraz zobaczymy, co dalej. No i po ściągnięciu koła prezentuje nam się to tak. Amortyzator jeszcze oryginalny, hondowski, widać. No i co tutaj musimy? Najgorsze to chyba odkręcić łącznik. Ale tu mówię, zapsikałem go ostatnio do tyleczami, więc widzę, że tu fajnie w miarę popuszczało, więc mam nadzieję, że to pójdzie. Dwie śrubki. Pamiętajcie, że jeżeli tutaj nie ma frezów, to trzeba ustawić kąty później ewentualnie. Jak robicie to sami, to sobie w miarę zaznaczyć tutaj jakimś, nie wiem, przecinaczkiem nabić, żeby tutaj w miarę równie było, ewentualnie jakimś markerem czymś, żeby to nie było jakoś strasznie. Chyba że są frezy tutaj na tych i nie ma ustawianych kątów, no to wtedy nie ma problemu, tak? No ale co, to żeby to zrobić, to co, wyciągamy tu, o, jeden przewodzik, tu zaraz odkręcamy, tu jest chyba 13, no i odkręcamy łącznik stabilizatora, dwie śrubki te tutaj, no i u góry trzy te na poduszkach, co widzieliście tam, mocowanie amortyzatora górne, no i jedziemy z amortyzatorem zaraz na przyrząd do ściskania sprężyn i wymieniamy górną poduszeczkę. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda na przyrządzie i jak będziemy to ściągać jeszcze też za chwilę. Tutaj dogram wam to, nie? No i słuchajcie, u mnie to fajnie poszło, bo sobie mówię, zapsikałem wszystko tymi odrywiaczami, także mi tutaj ładnie na jedno pstryknięcie tak naprawdę
kluczem uderowym poszedł ten łącznik, który zazwyczaj to są najgorsze elementy do odkręcenia, bo z reguły nie chcą się odkręcać. Zresztą ten nie wygląda na jakiś mega stary, także to też jest istotne. Także tutaj mamy co? Klucz 19. Przytrzymujemy sobie jedną, drugą śrubę. Ja sobie tu lekko, tak jak mówię, zaznaczyłem, w jakiej tej pozycji amortyzator mniej więcej był. Zobaczymy, jakie tutaj są śruby, czy są na frezach, czy nie. Czy będzie trzeba tu ustawiać jakieś kąty, czy obejdzie się bez tego. No i co? Zaraz generalnie amortyzator będziemy mieli na wierzchu, nie? Także chwila, jeszcze moment. Tutaj co to? Klucz 19. Klucz 19. Wejdziemy tu jakoś ganem. Nie wiem, czy wejdziemy zaraz. Zobaczymy. No nie, muszę iść, nie wejdę, muszę iść po przedłużkę. Ani tak, także zaraz ten. Zaraz wezmę przedłużkę i lecę z tematem i dogram wam już, jak będzie amortyzator na maszynie. Co, tutaj niby frezów na tych śrubach nie ma. Zobaczcie, że tutaj nic nie ma, to można palcami wyciągnąć. Natomiast tutaj one są takie ciasne, że tu śmiało nie ma co się bać, bo tu kątów i tak nie ustawicie, bo to jest regulacja tak naprawdę żadna. Nie ma tutaj ani fasolek na amortyzatorze, ani na niczym, także tutaj można sobie to zaznaczyć, ale tu generalnie nie ma regulacji, na ciasno te śruby wchodzą, także na 99% one się złożą tak jak były, także nie ma obaw, można śmiało to wyciągać. Mamy amortyzator na maszynie już, na ściągaczu, zwał mi jak zwał. Ja tam sobie zabezpieczam tak lekko, tylko takimi szczypcami na takim system. Podkładam sobie tutaj coś, żeby to równo, ładnie, pionowo szło. Ząbki zakładam. No i co, tutaj klucz 18, z góry imbusik. Zaraz tutaj jakiś dobierzemy. Szukamy tej poduszki, klient kupił sobie Kajaba. Nie, są jakieś złe, także można śmiało zakładać. Ok, tu jest jakaś 18, jeszcze 18, zaraz oczko jakieś weźmiemy sobie. I o, tu też tak potwór stoi, będziemy robić. Zobaczymy, co tam się stało. I co, jakiś kluczyk tu. O, mamy 18 i jedziemy z tematem. Lepiej w ten sposób to robić, z tego względu, że udarem czy jakimś tam kluczem jest szansa, że duża czy nieduża, że amortyzator się rozkręci, będzie ciek. Także no, mimo wszystko chyba lepiej w ten sposób sobie tu skontrować, tu kręcić, utrzymać, szczególnie jak jest dostęp. No czasami jest tak, że faktycznie jest ciasno, albo trzeba mieć jakieś specjalistyczne klucze, no to trzeba się ratować jak się może, ale w tym przypadku tutaj jest w porządku, więc można śmiało sobie, mówię, górę, imbusik, to za imbus jest tutaj szósteczka, skontrować sobie i klucz 18 odgięty taki, śmiało można kręcić, także do tego potrzebuję dwóch rąk. Jadę z tematem, zaraz pokażę wam, jak założyć nowe poduszki, bo tu jest, w tych Hondach jest taki, nie wiem, czy to będzie teraz to widać, będzie widać, o. Jeden, on jest jakby tak nakręcany na sprężynę, tu jest jeden ząbek, tu jest takie oczko i to trzeba całe jak gdyby wykręcić z tego, z tej sprężyny, no i drugie wkręcić, oczywiście przełożyć odbój z osłoną, żeby to się wszystko fajnie trzymało. Także zaraz jadę z tematem tutaj i jak już będę zakładał poduszkę i skręcał, to też wam pokażę. No i widzicie, tutaj są, już mam ściągniętą starą poduszkę z łożyskiem. Tutaj trochę się przycina to łożysko, więc kierownica już nie będzie na pewno skakała, ani te całe MacPersony. Tutaj trochę to już tak się przycina teraz w palcach, tak nie mogę tego pokazać jedną ręką, ale chodziło mi o to, że tu trzeba przełożyć sprężynę, nie? Tu i dociągnąć do tego miejsca, do tego ogranicznika. No i przynajmniej plus jest taki, że zawsze jest dobrze ułożona sprężyna. Nie trzeba się zastanawiać, jak ją ułożyć. No a minus, że jest jakieś tam minimalne utrudnienie, także trzeba z powrotem to popuścić, żeby sprężyna się całkowicie rozciągnęła, żeby to wyciągnąć, nie? Dobra, to przekładamy to. Odbój z osłoną, tutaj trzeba to wyciągnąć, po prostu na jedną ręką nie dam rady tylko chyba wyciągnąć. No w każdym razie wyszarpujemy to po prostu jakoś tak z czuciem i przekładamy, no chyba, że już są sparciałe, to dobrze wymienić na nowe. Akurat klient sobie nie przywiózł nowych, więc zakładamy stare i składamy do kupy. I tak to by wyglądało po złożeniu, wszystko już skręcone, tutaj jest na mocno, takim samym sposobem jak rozkręcaliśmy. No najlepiej sprawdzić dwa razy, tak, czy tutaj w tym miejscu siedzi sprężyna do końca, no i u góry w tym, co pokazywałem, tak, w tym ograniczniku, to jeszcze tutaj, gdzie ten ogranicznik jest, o tu, i czy to też się zgrywa, jak się zgrywa, to jest wszystko w porządku, można wkładać do auta, sprawdzić, czy wszystko chodzi, w razie czego sobie tutaj na tym łożysku ładnie, no to niemożliwe, żeby nie chodziło. Jak jest wszystko złożone, mocno tutaj skręcone,
Pamiętajcie, sprawdźcie ręcznie, bo to, mówię, tymi kluczami udarowymi różnie bywa. Czasami nie dociągną, albo obróci się, nam się wydaje, że jest ok, a ok nie jest, także ręcznie sprawdźcie sobie zawsze tą śrubę. Tak samo później te przy składaniu, tak? Nie będę wam pokazywał. Zobaczcie, mamy założone już wszystkie połączenia, tutaj poskręcałem, tu też przewód od hamulcowy, od przewód ABS-u. Wszystko poskręcane, tylko góra mi została i tutaj, o tego nie powiedziałem chyba na początku, dobrze jak sobie tą centralną nakrętkę poluzujecie, ze względu na to, że czasami lubi być tak, że pociągniemy tak zwrotnicę do siebie i wypada nam przegub, właściwie no tylko wkład przegubu, tak, tam te satelity, wszystko tam potrafi wypaść, czasami się uda to włożyć, czasami nie, miałem taki przypadek, że tak mi się wysunął, że musiałem wyciągnąć półośkę całą, spuszczać olej ze skrzyni, bo tak się jakoś pieruńsko mi wysunął, że nie szło tego za Boga włożyć na aucie, dopiero na stole na wimadło wkręciłem i się bez problemu wtedy włożyło. No ale to taka nauczka na przyszłość. Dobrze mówię, tą centralną śrubę sobie poluzować, żeby ten przegub swobodnie sobie chodził i wtedy jest mniejsza szansa, że coś tam na tej półosi się stanie. No w dzisiejszym materiale to chyba byłoby wszystko, no bo górę widzieliście jak rozłożyć, także trzymajcie się do następnego materiału. Pozdrowionka, hejo.